Co robicie tutaj? Pracujemy teraz obecnie nad systemem do zarządzania transportem lotniczym, do kształcenia osób, które będą się zajmować właśnie zarządzaniem informacjami w transporcie lotniczym. A teraz pytanie, czy to jest potrzebne? To jest nowe jakieś rozwiązanie? No to jest obecnie nowo powstający system dla nowego klienta w technologiach jak najbardziej najnowszych. To jest przyjemnie przy tym takim pracować? Ciekawe to jest, rozwija? Jak najbardziej. Mamy styczność z nowymi technologiami. Możemy się tutaj doskonalić oczywiście. Akurat zajmujemy się testowaniem tego środowiska, więc wykorzystujemy też różnego rodzaju narzędzia testowe, które wspomagamy swoją wiedzą z dziedziny na przykład programowania w języku Python. O, czyli taki język jest potrzebny, żeby się... Jak najbardziej. Super. Jak najbardziej. Bardzo dzięki. Nie przeszkadzam Wam w pracy. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dzięki. O, cześć. Cześć. A długo tu pracujesz? Nie, od początku czerwca. A jak się tutaj znalazłaś? Trafiłam tutaj już podczas studiów podyplomowych na WSTE. A skąd zainteresowanie informatyką? Zawsze się interesowałam, a jakoś tak nie trafiłam na informatykę wcześniej, tylko na budownictwo. A pomyślałam, że ja w sumie może spróbuję w informatyce, co mi szkodzi. I co, zadowolona jesteś z tej drogi, którą wybrałaś? Tak, przebranżowienie zajęło mi pół roku. Dzięki studiom podyplomowym, dzięki własnej pracy w domu. A jaka branża teraz, to oprogramowanie, nad którym pracujesz, to z jakiej to jest branży? To jest branża automotyw. A coś ciekawego, tam na czymś pracujesz szczególnym? Akurat ja i mój team pracujemy nad chemii, czyli nad komunikacją człowieka z samochodem. No to rewelacja. Poprawia to funkcjonalność, czy ułatwia prowadzenie auta, czy komfort jazdy? Myślę, że wszystkie te elementy, tak? Tak, wszystko. No dobra, to czyli nie przeszkadzam, fajnie. Dzięki. No to do pracy. Cześć. Cześć.